siostra w tej spółdzielni uczyła fizyki. Jean Perrin uczył dzieci chemii. Jego żona Henrietta francuskiego i historii. Matematyki uczył Paul Langwin, natomiast Henry Monteni umieszcza pęcherz pod kroszem pompy próżniowej, skąd następnie usuwa powietrze. Kolega tutaj wykorzysta naczynie próżniowe, w którym umieści lekko napompowany balonik. No i będziemy obserwować, co dzieje się z balonikiem. Wysysając z naczynia powietrze, tworzymy w nim próżnię. Wtedy ciśnienie wewnątrz balonika jest większe niż na zewnątrz, dlatego też balonik zwiększa swoją objętość. Wpuszczając powietrze z otoczenia, balonik wróci do naturalnego kształtu. Pełno. I zwykła kartka, pocztówka. Jak widzimy, pocztówka zostaje na swoim miejscu, mimo że widziałam mieszkankę do góry nogami. Dzieje się tak dlatego zostaje kartka na swoim miejscu, ponieważ zostaje utrzymana przez ciśnienie atmosfery. Dzieci ze spółdzielni przygotowywały pływaki z różnych substancji. Ważyły je i sprawdzały ilość wypieranej wody. Z tych doświadczeń dowiedziały się, że aby ciało mogło pływać, powinno wypierać wodę o ciężarze równym własnemu ciężarowi. Tutaj koleżanka pokaże tutaj sobie łódkę. Wykonam z plasteliny, a następnie kulkę z tej samej ilości materiału. Ciężar zależy od gęstości. Łódka wypełnia powietrze, dlatego ciężar łódki jest mniejszy od ciężaru wypartej wody. Dlatego unosi się na powierzchni. Tworząc z niej kulkę, ciężar wypartej wody jest mniejszy niż ciężar tej kulki i kulka opada na dno. Każdy z nas. Chciałbym przypomnieć, że stały dwutlenek węgla ulega sublimacji, czyli zmienieniu się w gaz z pominięciem fazy ciekłej. Tutaj jak widać to naczynie, które znajduje się, piana wychodzi z tego naczynia. Piana to pęcherzyki wypełnione gazowym dwutlenkiem węgla. Nie wybuchło. No ale to chyba wszyscy. Nie wiem, gdzie to mieszka.
kaktus. Chciałam powiedzieć, że doświadczenia dla was robili Iwona Czaja, Iwona pokaż nam się, Karolina Merta, Adam Łukawski, no i oczywiście niezastąpiona pani Maria Bochnak. Lokomotywy. Kończymy tutaj nasze spotkanie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy, która znajduje się w holu ośrodka i która jeszcze godzinkę będzie tutaj u nas gościć. Dziękuję bardzo za uwagę.